Ja przełamię lód. Tak myślałem. Dzięki Krzychu za super wystąpienie. Chciałem Cię zapytać odnośnie źródeł muzy, inspiracji, bo podałeś często takie zewnętrzne miejsca, kobiety, widoki, praca innych osób. Natomiast chciałem Cię zapytać o tą sferę wewnętrzną. Czy tutaj też odnajdujesz, powiedzmy, w świecie, który nie ma tych zewnętrznych bodźców, ale w swoim świecie właśnie emocji niekoniecznie związanych z drugą osobą, bo wskazałeś tam na przykład miłość, na pewno silna, ale ona jest gdzieś tam ukierunkowana do drugiej osoby, a jak to wiadomo, miłością czasem jest, czasem jej nie ma, a twórczość cały czas się dzieje, więc chciałem Cię zapytać, czy jak wygląda ta sfera właśnie takiej wewnętrznej inspiracji mówię u Ciebie? No wydaje mi się, że wewnętrznej inspiracji to jest przede wszystkim dobry humor, bo ja na przykład nie wyobrażam sobie malować, ja to traktuję jako frajdę, to jest tak jak mówię, że pasja, nigdy nie maluję, że muszę po prostu coś namalować, tylko to jest, ja też się, jak wiem, że będę malować, to też się nastrajam cały dzień, że wyjadę w te pędzle, tam sobie myślę o jakichś miłych rzeczach, jak ktoś mi spieprzy ten dzień, to jest strasznie zły, także to jest na pewno na pewno dobre, takie dobre samopoczucie. Ja też właśnie sobie tam się przygotowuję atmosferę, jakieś tam brzineczki, tutaj muzyczka leci i na pewno nie zaprzątam sobie głowy jakimiś tam złymi rzeczami. Moja koleżanka kiedyś w ogóle mi powiedziała, że uwielbia malować na kacu. W ogóle nie mam zielonego pojęcia, jak ona to robi, ale robi świetne prace. Także to różni ludzie mają. Ale u mnie nocy. Tak, raczej nocy, bo to jest taka pora, że człowiek się wycisza. Co prawda też czasami się zdarza w dzień, ale nigdy przed 16 chyba nie malowałem w ogóle. Także raczej jest ta noc i strasznie mnie to wkurza, bo na przykład jedyny minus tego jest taki, że jak już tam jestem taki bardzo zadowolony z tego na przykład co wychodzi, no to na przykład chętnie bym zadzwonił na przykład do kogoś i mówię, ty słuchaj, ale właśnie tam coś zrobiłem, a to jest czwarta w nocy, wszyscy śpią wtedy, no to jest jak gdyby jedyny minus, ale tak to same plusy są. Dzisiaj masz okazję rano malować. No właśnie, ale przed 16 na pewno nie. Jest coś, co tam innego porobił. Malujesz na zamówienie. Tak, wydaje mi się, że w ogóle większość obrazów, które robię, to są obrazy na zamówienie i to też nie jest tak, że to zamówienie jest szczegółowe, jak na przykład w architekturze mam, że to jest tutaj właśnie moją muzą w architekturze jest głównie inwestor albo prawo budowlane. Także tutaj na pewno nie, to wszystko jest zawsze jak gdyby ograne w mój styl i też czasami te motywy, nawet jak ktoś mi mówi, ostatnio taki właśnie kolega mnie poprosił, żeby na obrazie były trzy świnie, bo bardzo lubi świnie, zupełnie inaczej to grałem, ale nie w ogóle też czasami nie trzymam się tych tematów, także raczej też lubię zobaczyć, jak wygląda wnętrze, do którego mam namalować ten obraz i wtedy jakoś kolorystycznie bardziej do tego podchodzę. Ale większość obrazów jest jednak duża większość na zamówienie. Ale na przykład największą frajdę chyba z malarstwa mam taką, że maluję obraz dla siebie. To jest tak, że ja wtedy mogę wszystko. Tylko one wtedy długo się malują, bo to wtedy tych warstw i nigdy się nie kończy obraz. Bo końcówka wydaje mi się, że jest kończenie obrazu dla mnie jest najmniej interesujące. Ja najbardziej lubię ten taki moment, bardziej początek środka. Ja chciałam się zapytać do Twoich prac już stricte. Bo tak jak widzę taką początkową, że tak powiem, fazę tego obrazu, to ona jest taka mocno ekspresyjna i można powiedzieć, nie powiedziałabym chaotyczna, ale że tak powiem, no, dużo emocji, jakichś rzeczy widać. A czy zostawiasz w takiej formie też takie niektóre prace? Bo na przykład większość później tych już tutaj skończonych prac jest jakby taka uporządkowana. Jednak wygląda to na to, że to jest jakby taki chaos, który na końcu kończy się takim jakby porządkiem. Tak. I pytanie jest moje, czy zostawiasz, czy jednak to też określa ciebie, że ty jesteś taki ale z drugiej strony porządek musi być. A może coś w tym jest. Że tak jakoś, nie wiem. No dała mi pani do myślenia. Ja, czy nie, no ja tak naprawdę znam troszeczkę
troszeczkę, bo mówię, skończyłam Akademię Sztuk, też jakby mam, wiem jak wygląda też ten proces jakby zamalowywania i różnych takich rzeczy i na przykład niektórzy powiedzmy już na tym etapie by zamknęli ten obraz i postawili tą kropkę i powiedzieli, bo to, taki ekspresyjny obraz byłby fajny, ale jednak te wszystkie inne są tak jakby później jakby takie właśnie poukładane. No też mi się tak wydaje. Tutaj myślę, że taki bardzo chaotyczny obraz jak dla mnie to jest w ogóle ten w środku. On jest w ogóle zrobiony też taką, to jest obraz z wielu płócien zrobiony, bo to są końcówki jak gdyby, bo ja mam tak, że ja zawsze nakładam dużo większe płótno na ścianę. Coś tam sobie na nim rzeźbię i później ścinam brzegi. To czasami jest tak, że ja ścinam 4-metrowe płótno do 2-metrowego. I ten obraz jest właściwie zrobiony z samych takich brzegów. Oczywiście go tam trochę jest podkręcony, ale tak, ja z reguły zaczynam od czegoś takiego. Później białym bardzo dużo koloru białego używam tak, żeby wyłonić elementy, które mi się podobają. Później z tych elementów bardzo często jakiś może motyw robię, ale co tam później też zamaluję z powrotem, coś tam, to jest nakładanie tych warstw. Ale tak, na początku one są zawsze bardzo chaotyczne, nigdy nie podchodzę do tego jak do pisania tekstu, tylko całościowo. W ogóle też ja zazwyczaj mam tak, że maluję dwa obrazy, mam płótno na dwóch ścianach, dwa obrazy na zmianę i trzeci się robi na glebie. Ja po nim tam chodzę, tutaj coś tam, tak jak to już jest, są jakieś tam plamy, to ja bardzo lubię jak gdyby taki podkład. Właśnie tak jak mówiłem, stopy się bardzo dobrze też odbijają. To na wielu moich obrazach można gdzieś stopy zobaczyć. I ten taki podkład jak gdyby brudny mi się bardzo podoba i daje mi jak gdyby taki start, dobry start do obrazu. Ale to rzeczywiście może to pani ma trochę racji, że to takie z charakteru jest to? Pomyślę. No, ale to też może taki dualizm, no nie, że jakby z jednej strony malarz, a z drugiej strony architekt, no nie? Jakby to też jakby trochę tak. Na pewno w tych obrazach widać trochę architektury, nawet niekoniecznie jeżeli chodzi o motyw, tylko kreskę. Mi się w ogóle zawsze na architekturze, jak mieliśmy zajęcia, to najbardziej podobało, mieliśmy zajęcia z urbanistyki, to się chyba urbanistyka nazywała, ale generalnie projektowało się całe osiedla mieszkaniowe, czy w ogóle miasta. I jak nakładało się kalkę na mapie i się tam kreśliło, że tu jest droga, tu to jest szersze, dużo tych kresek powstawało, to z tego powstał taki obraz w ogóle. I wydaje mi się, że ja gdzieś do tego dążę i na pewno kiedyś zrobię taką serię właśnie takich urbanistyk, takich no, założeń miejskich potraktowanych właśnie przez pryzmat malarski. Nawet niekoniecznie na płótnie. No, dużo ludzi też się inspiruje jakimiś takimi właśnie zdjęciami nawet. Też widziałam takie malarstwo właśnie, że z lotu ptaka, no nie? Właśnie takich urbanistycznych. Tak. Też właśnie ten tak. Sposób. No, to fajnie wygląda przede wszystkim na papierze, tutaj ta akwarelka, to dobrze wygląda, jakiś tusz, piórko i kredka, jakiś marker, coś z tego, to bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Ja mam jeszcze jedno pytanie o wymiar czasu w twojej twórczości. Jak wiesz, ja się trochę bardziej z muzyką, to jest mi bliższy świat i tam wiem, że niektórzy artyści typu D'Angelo, Eric Abadu, Lorraine Hill, oni tam lata potrzebują, by coś stworzyć. Czasami w dekadach jest to liczone i powstają arcydzieła. Na przykład taki Pharrell Williams jest w stanie wstać o 6 rano, wypić kawę, w 8 minut zrobić beat, który będzie hitem na cały świat. Chciałem Cię zapytać o właśnie wymiar czasu w Twoim procesie twórczym. Jak to wygląda? Ile, jeżeli w ogóle możesz to szacować, zajmuje Ci stworzenie tego typu dzieła? Czy to jest proces liniowy, że zaczynasz jeden obraz i niczym innym się nie zajmujesz, dopóki go nie skończysz, czy tworzysz kilka równolegle? Jak właśnie ten wymiar czasu pod kątem inspiracji tobie służy? Ja myślę, że ten wymiar czasu się tylko tutaj odnosi przy chyba obrazach gdzieś tam na zamówienie bardziej. Jeżeli jak robisz coś dla siebie takiego, to ty nie ma czasu i ja mam wiele obrazów, które mam gdzieś leżą nieskończone, czekam na odpowiedni moment, bo wydaje mi się, że jest coś takiego jak wena i to do konkretnego obrazu. Ale tak jakbym miał uśrednić na przykład, to są tak uśrednić, ale bardziej potraktować to na szybko, to jest 5 wieczorów, 5 nocy. Tylko to jest 10 godzin takiego konkretnego malarstwa. Też jest tak, że ja z racji tego, że jednak czasami muszę odłożyć pędzel i zająć się tą architekturą tak mocniej,
to też nie sprzyja mi, bo wydaje mi się, że osoba, która non-stop maluje, ta ręka jest tak wyćwiczona i w ogóle wyobraźnia, że to ja tak po takim na przykład tygodniu malowania non-stop, to już te obrazy rzeczywiście dużo szybciej idą i są lepsze. Wydaje mi się, ale nie, ja wydaje mi się, że tak nie wiem, z niektórymi obrazy to 60 dni nawet mogą robić. Także to jest najszybciej to tak może nie, może 8 godzin, to poniżej tego nie da się zejść, szczególnie przy takich formatach. To już właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że kiedyś jak tam były te czasów studenckich, to jak tak miałem więcej odwagi, to wtedy te obrazy były właśnie takie bardziej zamaszyste i wtedy może to szybciej szło, bo to były większe plamy, bardziej właśnie odważne i tak w pewnym momencie tak człowiek patrzy, o, jest. Nie? Także to teraz jednak one są bardziej dopracowane i dużo więcej czasu. Z biegiem czasu coraz więcej czasu na nie poświęca. Nie właśnie na dziwo nie w drugą stronę, bo powinno być odwrotnie, nie? A jest w drugą stronę. Skąd się wziął pomysł na umieszczenie liter na obrazu? Bo na większości obrazów można zobaczyć litery. To wydaje mi się, że to też jest podyktowane na początku z tego, że z takiej właśnie architektonicznej kreski, że bardzo często u mnie były to takie proste, po prostu prostymi kreskami malowałem, a te proste kreski w pewnym momencie zaczęły tworzyć jakieś litery. Ja najczęściej właśnie te obrazy robię z takich liter jak X, takie M, O też i później zauważyłem, że jednak jest taki nurt gdzieś. Tutaj też dosyć dużo inspiracji zawsze mi dawał taki artysta, który się nazywa Retna. Też jest blisko Smith, on z kolei bardziej takie ma graficiarskie te podejście do tych liter. Ale u mnie wydaje mi się, że to jest bardziej z architektury. Ja to nazywam, że to jest takie liternictwo, ale nie wiem do końca, czy to ma coś wspólnego z literami. To są takie moje znaczki, architektoniczne moje znaczki. Jesteś muzą. Jaką jesteś muzą? Jak siebie wyobrażasz siebie jako muzę? Siebie dla siebie? Nie, no w ogóle jako muzę. Powiedzmy dla kogoś, dla siebie. Czy wyobrażasz sobie siebie jako muzę? No nie, właśnie bardzo słabo się wyobrażam. Ja jestem jako muzę. Wydaje mi się, że ja jestem pod tym kątem dosyć skromny wewnętrznie i nie potrafię sobie wyobrazić tego, że mogę być muzą dla kogoś. Może dla mi najbliższej osoby, ale tak ogólnie nie za bardzo. Tak? Tak. Ja mam pytanie, bo teraz właśnie dużo takich dużych marek, jakieś Nike, Reebok czy coś, też właśnie mają, no, też właśnie próbują się trochę przez sztukę taką uliczną, taką trochę brudną, taką nie do końca i mam pytanie, czy kiedyś właśnie, bo twoje obrazy trochę mi przypominają właśnie taką bardzo nowoczesną sztukę i mam takie pytanie, czy kiedyś próbowałeś właśnie takiej pójścia w stronę reklamy? W stronę reklamy? Tak, próbowałem, ale jednak to jest zawsze tak, że to jest też technicznie trochę u mnie zależy, że jeżeli mam na przykład zaprojektować coś nawet, bo ja też projektuję ciuchy ostatnio, właśnie nawet sobie kupiłem maszynę do szycia i zacząłem szyć. To jest coś niesamowitego. To jest chyba większy relaks w ogóle szycie niż malowanie. Niesamowita akcja. Także polecam każdemu. Że gdzieś to zawsze pojawia się ten moment, w którym to trzeba przełożyć gdzieś tam do komputera, trzeba zrobić z tego szablon, jakiś taki bardziej od strony technicznej do tego podejść. I to mnie zawsze jakoś tak bardziej odstraszało. Dlatego nie wiem, czy jak już teraz te ciuchy też tam robię czasami, to są bardzo, to oczywiście w pewnym momencie to musi się skończyć tym, że będę musiał wziąć inżyniera, tak, stroju, który zrobi te wykroje, ale jak na razie to są wszystko takie egzemplarze pojedyncze, które szyję na manekinie gdzieś i nie zastanawiam się nad tym, żeby je powielać i później one są też malowane, jak gdyby. To też nie jakoś mi bardzo ciężko przychodzi to, żeby nie wiem, zrobić z tego szablon, dać właśnie wrzucić to na jakiegoś na Photoshopa, później gdzieś wykrój i tak dalej, także ja bardziej właśnie tak artystycznie do tego podchodzę.
Ale to jest w ogóle bardzo fajny temat, malarstwo na ciuchach, coraz więcej tego jest. W Polsce nie wiem dlaczego jest mało, ale jak już się właśnie gdzieś tam pojedzie, na przykład już właśnie w Berlinie jest masa sklepów, które sprzedają świetne ciuchy pomalowane i to jest też fajne, bo to są pojedyncze egzemplarze, no nie do podrobienia. To nie są druki, tylko to jest rzeczywiście żywa farba tam na tym. No bo teraz mi się wydaje, że coraz więcej marek odchodzi od takiego po prostu dosłownego promowania, tylko po prostu bardziej strony tworzenia jakiegoś wrażenia. I oni często też jakby umieszczają akcenty od swoich spotów gdzieś tam w jakieś takie przestrzenie miejskie i też sięgają do niego. Murale, tak. Żeby właśnie dotrzeć trochę do innej publiczności. No ja, mi się to bardzo podoba i chętnie bym coś takiego zrobił, ale ja w ogóle jestem dosyć słabą osobą, jeżeli chodzi o promocję, nawet siebie. Także tutaj w ogóle jeszcze, żeby kogoś promować, to ja ci... To samo mogę się zgłosić. Chyba tak, no. To może tak. To ja się chciałbym jeszcze spytać o to, bo powiedziałeś, że na przykład 5 nocy po 10 godzin robisz obraz i wtedy czujesz, że już jest taka mocniejsza jest ta ręka, pewniej się czujesz. Czy właśnie, czy po takiej orce czujesz się bliżej sztuki, bliżej weny, bliżej muzy? Czy też potrzebujesz co jakieś, czy nie masz w ogóle uczucia przesytu i potrzebujesz sobie właśnie, nie wiem, poszyć ciuchy, zrobić jakąś fuchę architektoniczną i by później wrócić do tego kontekstu z większą głową inspiracji, jak ty działasz? To jest dobre, bo rzeczywiście tak jest i u mnie to jest reguła, że 2 dni tak pod rząd, to 2 dni pod rząd to jest maks, jak gdyby. I już z różnych rzeczy to wynika, ale 3 dni to już jest rzeczywiście tak, jak nazywałeś, orka. Ale tak 2 dni później, 1 dzień przerwy i z powrotem można. No. Ale rzeczywiście to trzeba sobie chyba robić. No i w moim przypadku takie breaki. Jak to jest po czasie? Patrzysz na swój obraz po, nie wiem, latach, na przykład kilku. I tak myślisz, nie no fajnie, pamiętam co wtedy było. Byłby fajnie w górze, tak generalnie, nie? Bo to może być nie, czy tak po prostu przemalowałbym? No bardzo często, właściwie wszystkie obrazy chyba, no może nie wszystkie, ale 80% obrazów z kiedyś bym przemalował, pewnie. Bo to też ja teraz mam inaczej patrzę na to, tak? Wszystko mi się gdzieś ten styl zmienił. Co prawda nie robię tego, bo uważam, że one tamte też są fajne i też je uwielbiam. Ja w ogóle uwielbiam swoje obrazy. Ale i nie robię tego, ale mam straszną ochotę, dlatego też nie jest dobrze, jak u mnie w pracowni jest dużo obrazów. Bo to jest do perpetuum mobile mogłoby być. Ale tak, na przykład najczęściej już mam tak, że jeżeli chodzi o jakieś chwile związane z tym, jak malowałem na przykład ten obraz, to najczęściej jak ten obraz już widzę u kogoś powieszony, to wtedy mi się jakoś tak, jakoś gdzieś tam sobie to kojarza, to że to było tak, tu, no. A powiedz Krzysiu, bo tak na tyle, na ile kojarzę twoje prace, to zawsze to było tak, że nie wiem, przychodzi taki jakiś sezon i wchodzi jakby taki temat jakiś przewodni. Jakby masz później taką serię prac, które powiedzmy no coś tam łączy, nie? W jakimś tam klimacie. Czy to jest tak, że ty tworząc teraz na bieżąco sobie powiedzmy partię tego typu, jak mamy tu na ścianie, jesteś przekonany, że obecnie tworzysz coś najlepszego w swoim życiu? Czy na przykład masz coś takiego, że miałeś taką swoją serię, nie wiem, 3-4 lata temu, którą uważasz za tą swoją taką najlepszą i trochę dążysz do tego, żeby osiągnąć może coś podobnego? No wydaje mi się, że zawsze mam tak, że uważam, że tworzę najlepszą serię w swoim życiu, ale też dlatego je często zmieniam. Żeby i tak u mnie, wydaje mi się, że tak 6 obrazów to jest seria. To jest najczęściej tak, te takie są w okolicach tej liczby. Ale to na pewno. Ale nie jest tak, że miałeś taki jakiś swój, wiesz, w którymś momencie jakiś taki kurczę moment, namalowałeś, nie wiem, 3 prace takie, które dla ciebie były takim sposobem absolutnym. Wydaje mi się, że raczej to, co zrobiłem tak, to jako taką jedną masę, mam jeden obraz chyba, taki, który rzeczywiście wiem, że to jest mój najlepszy obraz. To jest taki obraz z serii takich głów, jak tutaj jest ta, takich twarzy. To jest taka kobieta w kapeluszu, ta czarna, gdzieś tam, jak powiedzieć, na jakimś Instagram czy Facebook, to jest
jest taki, w takim dużym kapeluszu, taka trochę, trochę mulatka, czarna laska. Coś takiego. To jest chyba najfajniejszy obraz, jaki zrobiłem. A reszta to jest, to są takie obrazy, które lubię bardziej lub mniej, ale, ale raczej traktuję to jako, jako taką masę bardziej. Nie mam jakichś wielkich, większych emocji z tym, co zrobiłem. Ale zawsze mam największe emocje przy obrazie, który robię teraz. Także to jest na bieżąco. Silnie. To jeszcze ja mam pytanie, czy skoro potraktowałeś poniekąd nas dzisiaj jako muzę, czy my możemy utożsamiać się w tym obrazie, który jest za tobą? Ciężkie pytanie. Ja nie wiem, czy byście chcieli. Może tak. Nie wiem, bo jeszcze nie wiem, co na nim będzie. Dopiero jak on się zacznie klarować, to wtedy jak gdyby zacznę was rozumieć. Jako muzyk w tym obrazie. Krzyk, jeszcze jedno mam pytanie, bo nie wiem, czy to Picasso powiedział, czy to jemu się przypisuje, ale coś w stylu, że amatorzy się inspirują, a mistrzowie kradną. Mhm. Jak to wygląda u ciebie w zakresie prac innych twórców? Czy w ogóle oglądasz też te inne obrazy, szukasz gdzieś na zewnątrz tych inspiracji, albo czy też zdarzyło ci się, że poczułeś, że ciebie ktoś kopiuje? Jak to wygląda właśnie? Wydaje mi się, w ogóle chyba w tym momencie jest ten taki sam temat jest rzucony w Warszawie, w ogóle w taki architekt, bo o tym mówi, jak czytałem zajawkę właśnie do Creative Mornings i właśnie o tym mówi. Chyba się też zastanawiam, co on tam ciekawego powie. Ale wydaje mi się, że tak, że każdy się gdzieś inspiruje innym artystą, każdy to traktuje po swojemu i znaczy no wiadomo, że niektórzy po prostu tam no ściągają to wszystko, te kleci, ale jeśli tam ja na przykład jak się inspiruję innymi artystami, to na przykład to wyciągam z nim jakąś na przykład paletę barw, jest fajna, która, także ten obraz tak naprawdę nie ma nic wspólnego, on w ogóle jak już się go kończy, to zupełnie nawet tej palety nie ma barw, ale wydaje mi się, że, no bo to tak jak właśnie mówiłem, że jak obserwujesz ładne rzeczy, to ładne rzeczy też robisz bardzo często i jednak to polega gdzieś tam na ciągłej obserwacji. I to jest, na pewno to jest dobre, bo to też jest taka muza właśnie dla artysty na pewno, inni artyści. Mnie też w ogóle inni artyści mobilizują, strasznie mówią, ja cię ale zrobię, nie? To ja mówię, kurczę.